Panie ministrze, w biznesie jest tak, że cierpliwość to rzecz święta, ale w pewnym momencie pytamy o efekty, pytamy o konkretne rozwiązania, jeśli chodzi o CPK. Co dzisiaj może pan powiedzieć na ten temat, jeśli chodzi o centralny port komunikacyjny? A jaki konkretny element by pana redaktora interesował, bo tu bardzo dużo aspektów. No nie wiem, chociażby jeżeli chodzi o harmonogram, to w tym roku rozpoczęcie przygotowawczych prac budowlanych, czyli to publicystycznie mówiąc wbicie pierwszej łopaty. Jesteśmy również na ostatnim etapie rozmów z inwestorami, więc mam nadzieję, że też w tym roku uda się podpisać już umowę z inwestorem strategicznym, choć jak nas słuchają nasi kontrahenci, nie jesteśmy pod ścianą, możemy również to zrobić w przyszłym roku. Nie mamy tutaj żadnego musu. Zawsze niedobrze się w sytuacji przymusowej negocjuje. My w takiej sytuacji nie jesteśmy, ale wszystko wskazuje na to. Jesteśmy już na ostatnim etapie wieloetapowego procesu konkurencyjnego, transparentnego, zgodnego z przepisami unijnymi, żeby tego inwestora wybrać. To samo lotnisko, czyli ta część bardziej komercyjna. Do tego nowy system linii kolejowych, kolei dużych prędkości, ale w ogóle 2000 km blisko nowych linii kolejowych w Polsce, czyli no przełom, bo po 1989 roku wybudowaliśmy niecałe 100 km w Polsce nowych linii kolejowych. Tu 2000 w jednym programie inwestycyjnym. Pierwsze odcinki, czyli sam węzeł CPK, Warszawa-Łódź, tunel kolei dużych prędkości pod Łodzią. Tu też te pierwsze prace już takie fizyczne, budowlane będą rozpoczynały się w tym roku. Dla kilku kolejnych mamy już wybrane tak zwane warianty inwestorskie. Ubiegamy się o decyzję środowiskową. Dla kilku kolejnych trwają prace nad studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym. Panie ministrze, a co z aspektem społecznym? Aspekt społeczny, no mogę powiedzieć, że tutaj co do tych kwestii społecznych to są trochę dwa światy, świat realny i świat medialny. Świat realny jest taki, że CPK jest programem, przy którym zasięg konsultacji, rozmów społecznych zdecydowanie przekroczył wszystko, co było do tej pory w inwestycjach celu publicznego w Polsce. Takie inwestycje są ściśle prawnie sparametryzowane. Ich kolejne etapy są określone w prawie i w prawie są przewidziane, na którym etapie jakie obowiązki konsultacji ma inwestor. CPK jako inwestor zdecydowanie naddatkowo te obowiązki traktuje, to znaczy na kolejnych etapach prowadzi konsultacje, które wcale nie są wymagane i które przykładowo no, inni tego typu inwestorzy, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Polskie Linie Kolejowe nie robią. CPK robi. Co więcej, program, mamy coś, co jest zupełnie nowatorskie w Polsce, czyli program dobrowolnych nabyć, dobrowolnych wykupów gruntów. On obecnie ma miejsce w samym Baranowie i okolicach, tam gdzie będzie lotnisko. Z czasem będzie również rozszerzany na przyszłe odcinki linii kolejowych. Cieszy się on bardzo dużym zainteresowaniem. W podpisanych już aktach notarialnych i protokołach uzgodnień, czyli tam, gdzie już zamknęliśmy tę część merytoryczną, to już ponad połowa potrzebnego terenu na ten pierwszy etap będzie. Podczas gdy do tej pory w tego rodzaju inwestycjach zawsze było tylko to przymusowe wywłaszczenie, no po prostu decyzja administracyjna i wywłaszczenie za odszkodowaniem. Oczywiście bez takich wywłaszczeń się nie obędzie, jak przy każdej dużej inwestycji, ale wygląda na to, że będzie to zdecydowana mniejszość, a większość gruntu uda się nabyć na zasadach dobrowolnych, tam gdzie druga strona po prostu jest zadowolona i przyjmuje te zaproponowane warunki. Więc to jest ta sfera realna, a oprócz tego jest polityka, sfera medialna, no to już każdy jak śledzi media to widzi. Okej, okay. A proszę mi powiedzieć w takim razie, jak pan to widzi, w sensie w kontekście wyborczym. Załóżmy, że jesienią sytuacja polityczna w Polsce się wywróci do góry nogami. Na korzyść albo na niekorzyść dzisiejszego rządu i koalicji. Jak pan sądzi, czy tego typu inwestycja będzie storpedowana, czy będzie kontynuowana? Bo to jest inwestycja wieloletnia przecież, która musi trwać nie rok, nie dwa, nie pięć, tylko 10-15. Tak, i czasami nawet otrzymuję takie pytanie, czy ona będzie na tyle zaawansowana, żeby już się z niej nie można było wycofać. To nigdy nie jest tak zero-jedynkowo. Jak ktoś chce, to może zamknąć działające lotnisko, działającą stocznię, fabrykę, czy każdy inny obiekt, który już jest wybudowany do końca. Ja nie wiem, szczerze mówiąc, jak to będzie. No z jednej strony mądra, odpowiedzialna opozycja powinna tego rodzaju projekt kontynuować. To jest rzecz oczywista. Nie zmieniają się potrzeby transportowe Polski, gospodarki, społeczeństwa, więc i wykonana na podstawie tych potrzeb analiza na koniec da mniej więcej te same rezultaty, czego nam brakuje w systemie transportowym. No brakuje międzykontynentalnego lotniska z prawdziwego zdarzenia. Dość powiedzieć, że Port Chopina, największe polskie lotnisko, to jest mniej więcej 30-35 co do wielkości w Europie. No naprawdę na miarę piątego kraju Unii Europejskiej to nie odpowiada jego potrzebom.
potrzebujemy systemu kolei dużych prędkości. W ogóle właśnie nieomalże 2000 km czy 1000 km nowych linii kolejowych po 1989 roku. W ogóle w Polsce praktycznie nie budowano nowych linii kolejowych, za to 1000 km zlikwidowano. Znaczna część na przykład tych linii w ramach programu CPK to są elementy transeuropejskiej sieci TEN-T, korytarzy transportowych, które i tak musimy wybudować, i tak, czy je nazwiemy CPK, czy PKP, czy w jakikolwiek inny sposób, ale no to już jest pytanie polityczne, na ile można liczyć na roztropność, rozsądek obecnej opozycji. Rozwiązanie bezpieczne z mojego punktu widzenia to jest zrobić wszystko, żeby wygrała wybory Zjednoczona Prawica i żeby ten projekt po prostu był kontynuowany. A co pan odpowiada fachowcom? Ja rozmawiam z fachowcami od rynku lotniczego, od transportu. Mało jest takich opinii, które by potwierdzały słuszność tego typu inwestycji. Jak pan walczy z takimi opiniami? A tu zdecydowanie się nie zgodzę. Znaczy oczywiście pojęcie fachowcy to jest bardzo szerokie pojęcie. Ale załóżmy, że są to fachowcy. No na przykład CPK jest rynkiem transformacyjnym, jest projektem transformującym polski rynek lotniczy. Polski rynek lotniczy, który obecnie jest kulawy, który nie ma całego segmentu lotów międzykontynentalnych, ale oczywiście z tego, że ten rynek jest jaki jest, również określone podmioty no, czerpią korzyści, dobrze się na nim ustawiły i ułożyły. Zatrudniają również skądinąd fachowców od rynku lotniczego, ale i w oczywistym interesie, żeby do takiej transformacji nie doszło. Schemat rynku, którym dominują małe, rozproszone lotniska regionalne, często głęboko deficytowe, które w dylemacie więźnia konkurują nawzajem, które z nich więcej dopłaci zagranicznej linii, zwłaszcza linii niskokosztowej, powiększy jeszcze swój deficyt tylko po to, żeby przyciągnąć pasażerów, i w schemacie takim, że dopłaca podatnik, dopłaca marszałek województwa, dopłaca urząd miasta często, bo jest udziałowcem, dopłaca lotnisko, a zarabia ta linia, no to tak w schemacie zmiany, przemodelowania tego rynku, gdzie znika problem dowozów do hubów zagranicznych, bo my mamy swój własny hub, gdzie polskie linie lotnicze LOT mogą atakować, powiedzmy, czy przynajmniej próbować wedrzeć się do tej wyższej ligi, linii, która oferuje własną siatkę komplementarną połączeń, no to taki rynek no, będzie trudniejszy, gorszy dla całego szeregu podmiotów, więc raczej tu bym opatrywał źródła tych głosów. Tak jak mówiłem, Chopin to jest 30-35 lotnisko w Europie. Budowa 10 lotniska w Europie, a takim będzie na pierwszym etapie CPK, to absolutnie nie jest żadna megalomania. Zresztą ci sami, którzy oskarżają, że CPK za duże, często na jednym oddechu mówią, że teraz przyszła era lotów point to point, że nie będzie hubów o hubowych lotnisk. No point, czyli co? Z Poznania, z Krakowa, z Gdańska, point to point do Seulu, do Tokio, to by z kolei znaczyło, że mamy 200-milionowy rynek, że zapełniamy nie jeden z CPK samolot międzykontynentalny, tylko 5, 6, 10 z lotnisk regionalnych. To jest abstrakcja. Także tu oczywiście trzeba by argument po argumencie porozmawiać. Jeszcze tylko zakończę, że wielu z tych ekspertów wieszczyło, że po pandemii ruch lotniczy nie wróci, że to jest koniec rynku lotniczego takiego, jak my go znamy. Tymczasem wiele lotnisk w Polsce już przekroczyło przedpandemiczne poziomy, a w skali całego rynku uczynimy to pewnie pod koniec tego roku, już na początku przyszłego. To jest zgodne z prognozą IATA, Eurocontrol i tak dalej.